ostatnio pytacie o nielegałów, dlatego polecam wam Andrzej Kowalski, Rosyjski sztylet. Działalność wywiadu nielegalnego. To jest właśnie książka o rosyjskich, właściwie o radzieckich nielegałach. Szpiegl.pl. Cześć! Po przeczyszczeniu laptopa okazało się, że chłodzenie karty graficznej w komputerze stacjonarnym odmówiło posłuszeństwa. Zastosowałem najprostszą informatyczną sztuczkę. Wyłącz, włącz, działa. Wracam do pracy. Szpiegl.pl. Cześć! Brytyjskie służby wywiadowcze z przełomu XIX i XX wieku tworzyli ludzie pochodzący z arystokracji. Dlaczego? Nikt im nie płacił za służbę. Po prostu. Szpiegl.pl. Cześć. Dla funkcjonariuszy służb specjalnych nieobca jest dewiza. Moja praca jest tak tajna, że sam nie wiem, co robię. Szpiegl.pl. Cześć. W Ostrowi Mazowieckiej znajduje się Muzeum Dom Rodziny Pileckich. Jest to miejsce poświęcone jednemu z najdzielniejszych żołnierzy i wywiadowców XX wieku polskich, rotmistrzowi Witoldowi Pileckiemu. Szpiegl.pl. Cześć. Serdecznie dziś polecam Aleksandr de Maranchy i Christine Ocrin, Sekrety szpiegów i książąt. Rewelacyjna pozycja, w opisie skrót do PDF-u. Szpiegl.pl. Cześć! Nie jeden wywiad i kontrwywiad połamał sobie na tym zęby. Projekt Rize. Ostatnia tajemnica II wojny światowej. Podziemia. Możecie zobaczyć w górach Sowich. W Polsce. Szpiegl.pl. Cześć! Dziś tłusty czwartek, więc biorę się za tradycyjnego croissanta, czarną kawę bez cukru i biorę się do roboty. Życzę miłego dnia i bardzo, bardzo słodkiego. Szpiegl.pl. Cześć! Rezydentura to zarówno utajniona placówka wywiadowcza, czyli działająca pod przykryciem w terenie, jak i sam rezydent i powiązana z nim i pracująca dla niego sieć agenturalna. Szpiegl.pl. Cześć!